Od mniej więcej 1335 roku, kiedy to w Mediolanie zamontowano pierwszy zegar wieżowy, życie tysięcy miast upływa według rytmicznej pracy mechanizmów tego precyzyjnego urządzenia. Nie inaczej było we Wleniu, który może poszczycić się zegarem wykonanym w XVIII wieku przez Gottlieba Beckera. Niestety parę miesięcy temu staruszek zaczął szwankować, wobec czego podjęto decyzję o remoncie czasomierza, a jego powrotu nie mogą doczekać się sami mieszkańcy. Ja lubię bicie zegara. To jest samo życie w tym zegarze. Raczej brakuje. Zawsze jak jest na ratuszu, to jest wygodniej. Zegar jest częścią naszej kultury, naszej tradycji tutaj lokalnej. Wybijał przez wiele setek lat godziny, kwadranse. Chcielibyśmy, żeby to wróciło do naszego miasteczka. Niestety, no jak wiadomo, takie stare mechanizmy mają swoje problemy. Zaczynają też i się dziać różne rzeczy. Zaczynają żyć własnym życiem i tak się stało z naszym zegarem. Po prostu przestał funkcjonować. Prawdopodobnie zatarła się część mechanizmów, które mają swoje lata. Ja jestem przyzwyczajona do tego zegara, bo jestem mieszkanką od urodzenia, także bardzo, bardzo kiedyś mi pomagał. To teraz są fakt technologie nowe, smartfony, na ten można zobaczyć godzinę, ale na ratuszu zawsze jest lepiej. Z okna mojego mogłam zobaczyć sobie godzinę. I bardzo to było przydatne. W tej chwili jesteśmy już w trakcie prac. Podjął się zegarmistrz z Wrocławia, pan Marek Batycki. I myślę, że w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy przywróci ten zegar do działania. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o całą pracę, jeżeli chodzi o restaurację zegara, to potrwa ona znacznie, znacznie dłużej. Remont zegara kosztować ma około 6 tysięcy złotych. Po jego uruchomieniu mechanizm ma zostać udostępniony do oglądania jako atrakcja turystyczna.